Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że znowu się widzimy w odcinku, o który naprawdę sporo osób napisało mi komentarz, bo i o aktorze, o którym dzisiaj będzie mowa, ostatnio jest głośno. A na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról, cenionych zarówno przez publiczność, jak i przez krytykę, co jak dobrze wiecie, nie zdarza się bardzo często. Wzdychały do niego miliony kobiet za sprawą ról, które przyjmował, ale jego życie to nie jest pasmo samych sukcesów, ponieważ kiedy przyszła do niego popularność, nie do końca sobie z nią poradził. Dlaczego niegdysiejszy amant Hollywood zupełnie siebie nie przypomina? Czy to faktycznie operacje plastyczne tak go zmieniły, czy jednak początkowo było to coś innego? Jeśli jesteście ciekawi i ciekawe, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do oglądania, bo będę miała o czym opowiadać, oj tak! Mickey Rourke przyszedł na świat 16 września 1952 roku. W stanie Nowy Jork, jako najmłodszy z trójki rodzeństwa. Jego ojciec był z zawodu dozorcą. Niestety jego dzieciństwo nie było sielankowe, wspominał to czasem w wywiadach. Mówił, że raczej niestety to, co dla chłopca jest bardzo ważne, czyli taki męski wzorzec do naśladowania, u niego bardzo zawiódł, ponieważ ojciec nie był zbyt prawym człowiekiem, a kolejne wzorce, które, że tak powiem, przynosił mu los, nie były lepsze, a wręcz chyba gorsze. Ponieważ ojciec miał stosować przemoc fizyczną, na pewno wobec matki, nie wiem, czy wobec swoich dzieci również, ponieważ Mickey miał dwójkę rodzeństwa. Jego matka, kiedy miał 7 lat, postanowiła wyprowadzić się z domu i przeniosła się do Miami na Florydzie, a 4 lata później wyszła za mąż. Za policjanta, który miał 5 synów z poprzedniego małżeństwa. Ale nie miał chyba zbyt dobrego doświadczenia jako rodzic, ponieważ Mickey po latach wspominał: matka oddała mnie i Joeya komuś, kto przez lata znęcał się nad nami. Ale te wspólne, bolesne doświadczenia sprawiły, że bracia zawsze mogli na siebie liczyć. A młody chłopak musiał znaleźć sobie gdzieś ujście dla tych problemów, dla tej energii, którą one wyzwalały, i uciekał na szczęście w sport. Poszedł w boks. Nawet wydawało się, że tym się zajmie, jednak szczerze mówiąc, tutaj trochę jest kontrowersji, bo jedni mówią, że miał na swoim koncie naprawdę pasmo sukcesów i kontuzja pokrzyżowała mu plany, inni znowu mówią, że wcale taki dobry nie był, przegrywał i dlatego zrezygnował. Sam twierdził, że decyzja o rezygnacji wymuszona była przez drugi wstrząs mózgu i zalecenia lekarzy. Ale na przykład właśnie ten wspomniany rewelacyjny ojczym po latach, kiedy jego właśnie pasierb był już popularnym człowiekiem, oczywiście mówił, że właśnie nic z tych rzeczy, że był w tym boksie beznadziejny, ale skoro to taka osoba dość średnia, to raczej wydaje mi się, że nie ma co tego brać na serio. Później próbował jeszcze swoich sił w drużynie baseballowej. A żeby było trochę kaski, to dorabiał w różnych zawodach. Pracował jako parkingowy, kopał rowy. Natomiast przełom przeszedł, gdy miał 19 lat. Wtedy właśnie odkrył kółko teatralne i stwierdził, że to jest to, co, że tak powiem, kręci go na życie tak, że właśnie w tym chciałby pozostać. Pożyczył od siostry $400 i przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie uczył się zawodu. Został zaangażowany do talk show za drzwiami Actors Studio. I nawet uznano, że jego występy właśnie w tym show to były jedne z najlepszych występów na przestrzeni całej bytności tego programu w telewizji. Cały czas jednak bardzo walczył o to, żeby móc się uczyć, żeby móc pracować jako aktor, i wtedy pracował w różnych właśnie tych, no, średnio opłacanych, ale jednak łatwych do osiągnięcia zawodach. Gdy w 1978 roku przeniósł się do Los Angeles, wszystko się zmieniło. Choć jak widzicie, karierę aktorską zaczął nie jako młody chłopak. Na dużym ekranie zadebiutował w 1979 roku w komedii wojennej Spielberga 1941. Później pojawił się w dramacie telewizyjnym Miasto Strachu, westernie Brama Nieba oraz w dramacie Gwałt i Małżeństwo. Wtedy też postanowił ułożyć sobie życie osobiste, ale ogólnie na ślubnym kobiercu stawał 2 razy. Z aktorką Debrą wziął ślub w 1981 roku, ale 8 lat później rozwiedli się. Jako młody mężczyzna ożeniłem się z Debrą, byłą tancerką. Poślubiłem pierwszą ładną dziewczynę, z którą myślałem, że mi się uda. Jestem facetem ze starej szkoły. W związku chodzi o zaufanie, a jeśli go nie masz, nie masz nic. Związki na odległość i młodzi ludzie pracujący w filmach, cóż, pokusy są i trzeba mieć jakiś charakter, żeby sobie z nimi radzić, mówił w wywiadzie.
Natomiast w 1989 roku niestety Debra wniosła o rozwód. A Mick już wtedy nie protestował, bo jego w życiu była nowa kobieta. Ale o tym za chwilę, bo wtedy też przyszedł największy rozkwit w jego karierze. Czyli właśnie w latach 80. Bo na pewno pamiętacie film 9 1/2 tygodnia z Kim Basinger. Ta para elektryzowała, budziła poruszenie. Ogólnie była to taka para toksyczna, ale taka, obok której nie mogliśmy przejść obojętnie. Naprawdę działo się tam między nimi sporo i mówiono, że zresztą nie tylko na planie. Ich odważne, erotyczne sceny rozgrzewały widzów. I nawet można powiedzieć, że zapisały się w historii kinematografii. No i za sprawą tego filmu stali się też takimi gwiazdami pierwszego sortu. Zarówno Miki, jak i Kim. Później też był ważny film Ćma Barowa. Ale nie wiadomo, czy to sodówka, czy może po prostu trudny charakter aktora sprawił, że niestety ten szybki wzlot wiązał się także z gwałtownym upadkiem. Miki sam po latach mówił, że działo się tak z powodu dzieciństwa. Nie miałem dzieciństwa, bo całe życie pracowałem i z innych powodów. Kiedy odniosłem jakiś sukces, zacząłem się bawić. To było moje dzieciństwo. Impreza trwała. Nie zsiadłem z motocykla przez 10 lat. Ale za sprawą właśnie tej wiecznej imprezy, jego kariera w latach 90. się załamała. Nie dogadywał się z reżyserami, kłócił się, podobno był trudny we współpracy. Reżyser Alan Parker przyznał: praca z Mickeyem to koszmar. Jest bardzo niebezpieczny na planie, ponieważ nigdy nie wiesz, co zamierza zrobić. Mówiono także o jego problemach z narkotykami i alkoholem. W pewnym momencie aktor właściwie sięgnął dna z takiego szczytu. Musiał sprzedać swoją willę, przenieść się do mieszkania. Ale bardzo pomógł mu wtedy brat, który właśnie, tak jak już wam powiedziałam, jest w ogóle bardzo ważną osobą w życiu aktora. Mickey głośno przyznawał, że Joey nie pozwolił mu popełnić samobójstwa w 1998 roku, a 6 lat później on był przy młodszym bracie, gdy ten umierał na raka płuc. Wróciłem do sypialni Joeya, objąłem go i wyznałem, jak bardzo go kocham. Powiedziałem: jeśli musisz teraz odejść, to idź, spotkamy się później. Zapewniłem, że nic mi nie będzie i on odetchnął i umarł w moich ramionach, wspominał aktor. Natomiast w 1991 roku aktor postanowił, że musi wrócić do boksu. Miał nawet jasno sprecyzowany plan. Chciał stoczyć 16 walk zawodowych, a potem walczyć o tytuł mistrza świata. Ale niestety celu nie osiągnął. Na ring wyszedł 8 razy, z czego 6 razy zwyciężył. I już wtedy tak naprawdę jego serce było po raz kolejny zajęte, tym razem przez kobietę, jak później twierdził, jego życia. Bo chodzi o modelkę i aktorkę Kerry Otis. No i jeżeli pamiętacie film Dzika Orchidea, to jest właśnie ta kobieta, która partnerowała aktorowi na planie. I mówiło się, że nawet stosunek seksualny, który odbył się między partnerami, nie był udawany. I zresztą właśnie po realizacji tego filmu zostali parą, a później małżeństwem. Ich formalny związek trwał od 1992 do 5 roku. Ale już 2 lata po ślubie aktor został zatrzymany przez policję i oskarżony o przemoc domową. Postawiono zarzuty, które były absolutnie nieprawdziwe. Do niedawna nawet im nie zaprzeczałem. Nawet nie zamierzałem się bronić. Wolałem pójść do więzienia, niż zgodzić się z zarzutem, że zadałem Kerry ból. To zraniło moją duszę i zraniło moją dumę. To było upokorzenie, mówił dziennikarzowi Guardiana. I faktycznie zarzuty zostały wycofane, para pogodziła się, jeszcze jakiś czas była razem. Ale w 96 roku Kerry odeszła od męża. A aktor błagał, by do niego wróciła, bo jak wam już powiedziałam, uznawał ją za miłość, która już więcej się mu nie przytrafi. Czekałem 10 lat na jej powrót, nie pójdę na kompromis. Kerry była grzmotem i błyskawicą. Jeśli nie mogę mieć grzmotów i błyskawic, to nie będę miał nic. To będą jednonocne przygody tu i tam, ale nie pójdę na kompromis. Nie mogę, mówił. Widywałem kilka dziewczyn, głównie rosyjskich stripteaserek, ale nie szukałem dziewczyny. Imię żony miałem wytatuowane na ramieniu. Była miłością mojego życia. Ale jedno trzeba mu przyznać, nie dał sobie przypiąć takiej łatki, nie dał się wsadzić do szuflady. Mimo że oczywiście grywał rolę amanta, to jeszcze oglądaliśmy go w rolach buntowników, prywatnych detektywów, śledczych, a nawet brutalnych policjantów. Ale w 1994 roku zakończył swoją karierę bokserską. Po raz kolejny odezwały się problemy zdrowotne, tym razem neurologiczne.
Ale trzeba przyznać, że ta przygoda bardzo zmieniła jego oblicze. No, nie wyszedł z tych walk już z taką buzią, jaką pamiętamy go z wcześniejszych lat. Na ringu doznał wielu urazów, złamania nosa, palca u nogi, żeber, zmiażdżenia kości policzkowej, rozdwojenia języka. Nawet cierpiał w pewnym momencie na zaniki pamięci krótkotrwałej. Ale przed nim jeszcze było dużo ważnych ról. Na początku XXI wieku został zaangażowany do thrillera Pewnego razu w Meksyku, Desperado 2, później do Miasta Grzechu i wrócił do pierwszej ligi. A w 2008 roku rolą w Zapaśniku wrócił na szczyt. Otrzymał nominację do Oscara. Natomiast trzeba przyznać, że kiedy w 2011 roku jego była żona, ta największa miłość, wydała książkę, w której nieco go obsmarowała, był to dla niego wielki cios. Napisała, że seks z aktorem był dla niej strasznym doświadczeniem, bo nadużywał siły. I mimo, że ma na koncie tyle wspaniałych ról, to jednak ostatnio mówi się o nim w kontekście jego wyglądu, bo oprócz tego, że zmienił się bardzo pod wpływem tych walk, o których wam wspomniałam, nie ukrywa również, że korzystał z pomocy chirurgów plastycznych, a ta pomoc okazała się być po prostu strzałem w kolano w tej sytuacji, ponieważ jeszcze bardziej zrujnowała wizerunek aktora. Czytałam takie tytuły, że jest własną parodią, że nie przypomina siebie, że no generalnie tutaj jakby nie ma czego zbierać. No i faktycznie aktor bardzo mocno ingerował w swój wygląd, a sam przyznawał, że to wina poniesionych podczas walk obrażeń, bo jego twarz wymagała rekonstrukcji. W wywiadzie dla Daily Mail powiedział: miałem 5 operacji na nosie i jedną na zmiażdżonej kości policzkowej. Musiałem mieć chrząstkę pobraną z ucha, żeby odbudować nos i kilka operacji, żeby wyskrobać chrząstkę, ponieważ tkanka blizny nie goiła się prawidłowo. Większość operacji była po to, aby naprawić bałagan na mojej twarzy z powodu boksu, ale podszedłem do niewłaściwego faceta, który zamiast poskładać moją twarz z powrotem, jeszcze bardziej mnie oszpecił. Ale znowuż inni mówią, że tam po prostu jeszcze wjeżdża botoksik i ta twarz jest dlatego taka sparaliżowana. A sam aktor, pytany o to, czy w takim razie, skoro to wina chirurgów, chciałby wytoczyć proces, żeby walczyć o swoje prawa, odpowiedział: dokonałem złego wyboru, za błędy trzeba płacić, więc płacę. Ale trzeba przyznać, że chyba lubi już teraz to zamieszanie wokół siebie, bo zwraca uwagę także ubiorem. Albo po prostu może ma to gdzieś, trudno stwierdzić, bo faktycznie nie wygląda, jakby szykował się do tych wyjść, gdzie wiadomo, że śledzą go teraz paparazzi jakoś pieczołowicie. Często jego strój jest poplamiony, zmechacony, spodnie, w których się pokazał, miały liczne dziury. Ale aktor nadal gra w filmach i to wielu. W 2022 roku premiery miały 2 filmy z jego udziałem, a w 2023 na ekranie mają się pojawić 3 kolejne. I też sporo pisano o tym, że Mickey był przyjacielem Putina, że był osobą nim zafascynowaną. On w ostatnim czasie w związku z wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą, wypowiadał się na ten temat. Bo choć przyznał, że w 2014 roku spotykał się z Putinem, wierzył, że ma do czynienia z empatycznym człowiekiem. Obaj odwiedzili wówczas szpital w Petersburgu, gdzie na oddziale onkologicznym leczono dzieci chore na raka. Aktor mówił wtedy: spojrzałem na Władimira i zobaczyłem kogoś, kto był naprawdę zaniepokojony tym, gdzie jesteśmy, i kogoś, kto był empatyczny, mówił aktor. Ale po tym, co dzieje się w Ukrainie, aktor przyznał, że się bardzo wtedy pomylił. Jego zdaniem, niestety, miał do czynienia z potworem. Apelował o to, by polityk natychmiast zaprzestał wrogich działań. Nie będziesz żył wiecznie, spójrz na Piotra Wielkiego, Napoleona, co się z nimi stało, gdy próbowali zdobyć więcej i więcej. Masz swoją władzę i swoje pieniądze. Po prostu żyj swoim życiem i pozwól tym ludziom w Ukrainie być niezależnymi, żyć w demokratycznym społeczeństwie. Po prostu zatrzymaj się dzisiaj, nie jutro, ale właśnie teraz. Grzmiał aktor. No niestety nie wydaje się, żeby polityk sobie cokolwiek z tego robił, ale cóż, no warto próbować, szczególnie jeśli miało się z nim faktycznie ten osobisty kontakt. I na dziś to już wszystko. Jestem ciekawa, czy historia tego aktora was zainteresowała, czy wiedzieliście o tym, jak wyglądało jego życie i skąd właściwie początek tego niekończącego się pasma operacji, o którym mówi się tak dużo, bo oczywiście od razu myślę, że wiele osób mówi, że no tak, aktor sobie tu po prostu stwierdził, że upiększy sobie buzię i przesadził, bo sporo jest takich przykładów. W tym wypadku jednak faktycznie zaczęło się od czegoś innego. Dziękuję wam, że proponowaliście tego aktora. Kiedy tak licznie mi proponujecie jakieś odcinki, to ja szczerze mówiąc od razu do nich siadam.
Więc mam nadzieję, że nie musieliście czekać zbyt długo i oczywiście proponujcie, pamiętajcie, że w dużej liczbie siła wtedy łatwiej mi po prostu zauważyć te Wasze propozycje. Bardzo więc Wam dziękuję, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia, pa pa!